Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Ostatnio do naszej karczmy zawitał całkiem nowy tryb rozgrywki. Tryb rozgrywki nazywa się Ustawka. Jest to nowy tryb, jak widzicie, jest w wersji wczesnego dostępu bety. Co prawda ten tryb jako tako nie przynosi żadnych nagród, a jest sam w sobie symulatorem rekrutowania stronników, ale ostatnio poprosiliście mnie o to, żebym coś z tego nagrał, więc czemu nie? Zawsze możemy zobaczyć. No to sobie nie sprawdzimy ustawki, ponieważ nie kupię wczesnego dostępu wejścia smoków. Poczekam jednak, aż wejście smoków zawita na dobre. Dlatego poczekajmy, aż będzie otwarta beta dla wszystkich, nie tylko dla osób, które postanowiły zużyć swoje ciężko zarobione pieniądze na grę Hearthstone. Dlatego też cięcie nie wiem na ile dni. Ustawka podejście numer 2, jak widzimy, jest już dostępna i mimo że sama w sobie nie daje jakichś wymiernych nagród, to jednak Blizzard postanowił nam dać dodatkowy motywator w postaci questa na 3 pakiety kart. Jak widzicie, raz ustawkę postanowiłem sobie zagrać, jednak to było tak naprawdę totalnie na ślepo i skończyło się bardzo srogą porażką. Dlatego też mając pewne doświadczenie w tym, jak to chociaż wygląda, to zagramy sobie teraz po raz drugi, żeby wbić tego questa. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tak jak mówię, ostatnio szaleństwa nie było. Bym powiedział nawet więcej. Dostaliśmy dwa razy po mordzie i straciliśmy całe punkty życia. No ale teraz przynajmniej mam doświadczenie, więc wiem, z czym to się tak naprawdę je. Dobra, mam Brybara i profesora Przebrzyda. Słyszałem, że Brybara jest dobra, więc sobie weźmiemy ją. Tak naprawdę dwie pierwsze tury będziemy musieli skipnąć, ale potem będziemy zaczynać ze stworem z trzeciego poziomu, z tego co mi się wydaje. Ta bohaterka wolno się rozkręca, ale później zapewni ci przewagę. A, bo ja mam 0, ma. O, dobra. No okej, no to sobie chwilę poczekamy w takim razie. Tymczasem, kogo my tam mamy? Możemy sobie zatem zobaczyć, co tam słychać. Okej. Mówię, możemy sobie zobaczyć, co tam słychać w karczmie. Dobra, Powodzenia w czyli walce. tak, powodzenia, ale na pewno wygram na 100%, masz to jak w banku. Na szczęście w tych pierwszych walkach się obrywa za mało, bo tylko za dwa tak naprawdę. W tej walce też dostanę niezbyt Witaj mocno. ponownie. Jak ci się wiedzie? Cudownie! Jak widać, idzie mi wspaniale. Tutaj ludzie już mają drugi poziom karczmy. A ja nawet jeszcze nie mogę zacząć pojedynków za zbyt dobrze. Ale za to potem będę miał stronników z poziomu trzeciego i czwartego, więc może jakoś nadgonię tak naprawdę. Póki co jestem przedostatni. Nic nie zrobiłem, nie jestem ostatni. Nie no, spoko. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Jakich laurach? Ja tutaj wciort dostałem. Nawet na tej arenie nic sobie poklikać nie można. Dobra, ja obawiam się, że spadam na ostatnie miejsce. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Dobra, stronnik poziomu trzeciego. Myślę, że przyda się szatkownik. A tutaj weźmy złomobot. W sumie dobry zestaw. I od razu buffnijmy sobie karczmę. Teraz jakbym tak na przykład szedł w mechy, myślę, że ze złomobotem to może być całkiem dobry pomysł. No. I w ten oto sposób nasz przeciwnik obrywa za 9.
twoi stronnicy pokazali, co potrafią. O, to jest dobre. Dobra, zamrażamy to. Myślę, że pójdziemy w mechy. Skoro już mamy złomobota, to idziemy full w mechy. Teraz musimy trochę nadgonić. Miejmy nadzieję, że szatkownik i złomobot mi pomogą. Jestem ciekaw, czy jak dostanie plus 2, to zostaje na stałe, czy tylko na ten jeden pojedynek. Jakby zostawało na stałe, to było mega OP. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Mam nadzieję. O, on jest pierwszy. Dobra, mamy zwycięstwo. Przeciwnik obrywa za 6. Czyli całkiem mocno. A Barbara wspina się po drabinie zwycięstw. Dobra, weźmy tygrysa. Nie, w murloki nie będę szedł, nie chcę iść w murloki. O, jest skoczek, więc niech będzie on. A tymczasem zróbmy tak. No i gramy dalej. Które mamy miejsce? Czwarte. Jak ładnie. Nagle udało nam się wspiąć trochę. Tak, muszę też sobie w sumie podlevelować trochę karczmę. Bo jednak nauczone doświadczenie z poprzedniego wpierniczu, jaki dostałem, to wiem, że tutaj dobrze jednak awansować swoją karczmę na wyższy poziom. Mimo że to sprawia, że trudniej się trójki zbiera. Naprawdę, od razu na dzień dobry mi zabiłeś to, co było najmocniejsze. No i przegrałem. Przez to, że pierwszy cios poszedł w to, co nie trzeba. No i spadam poziom niżej. Trudno. Dobra, weźmy kolegę. Zobaczysz. Wynajmij rekruta, póki możesz. Jakby tak na przykład buffnąć sobie karczmy po prostu. I zrobimy tak. Myślę, czy by zamrozić tygrysa, czy jednak nie. Wiecie co? Zamrozimy. Jednak tygrys zawsze fajny, w momencie, w którym cały mój stół to są mechy. Fajnie by było mieć, który tutaj... fajnie by było mieć... jako niemiłkę gromiło, bo dodatkowo moje mechy by miały +1/+1, a biorąc pod uwagę, że cała moja drużyna to są mechy. Aha, on widać idzie w murloki. O! Okej. Ale złomobot widać okazał się być lepszy. I za 7. Hop. Dobra, wchodzimy do top 3. O dziwo. Jakoś się udało. Dobra, zobaczmy co tam. Aha, dobra. Seruś. Wynajmij rekruta, póki możesz. Nie, nie, to nie chcę. Bestii smokowi murlokowi. Szału nie robią te karty. Lipa trochę. W tym rozdaniu była lipa. Czy ktoś ma piąty poziom karczmy? Ktoś ma czwarty. Ale akurat oni zaraz odpadają, więc mogą mieć czwarty. Dobra, ważne, żeby mój złomobot ginął jak najpóźniej. No i zginął od razu. W ramach ginącego późno złomobota. Dobra, wygrałem ledwo, bo ledwo. Oberwie tylko za ile? Za 5.
Ale zawsze to coś. Mimo tego, jak widać, awansował poziom wyżej. Dobra, jest skoczek. I mamy trójkę. Więc od razu skoczka wystawmy. I coś z czwartego poziomu. Kolejny złomobot. A jakby na przykład... Czekajcie, to oczywiście sobie zamienimy. Wynajmij rekruta, póki możesz. No, weźmy sobie panterę. Tak na przykład zrobimy tak. Aż mi grę ścięło i po prostu chaos tutaj nastał. Nie myślę, że złomobot tutaj będzie kluczową kartą, żeby to wygrać. Dobra, i za 5. Dobra, i nagle jesteśmy na drugim miejscu. Naprawdę dobrze ci idzie. Nope. Nope. O, dobra, jest to. Oczywiście przygarniemy, bo czemu nie? Nope. O! I to zamrażamy. I myślę, że złomobota rzucimy sobie na samym końcu, żeby atakował jako ostatni. Im więcej skoczków, tym lepiej dla mnie. Co prawda nawet nie mam 7 stworów na stole, ale jak widać dają radę. Jak tam poziom karczmy? 4, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4. Dobra, wszyscy są w miarę 3, 4, więc tutaj to mnie nie martwi. Fajnie było jeszcze dostać tego mecha, który daje truciznę. Nie mam pojęcia, na którym on poziomie jest, bo tak jak mówiłem, to jest moje drugie w ogóle podejście do tej karczmy i nie ogarniam jeszcze za bardzo, z czym to się je. Ale widzę, że tutaj zaraz chyba nam paru zawodników odpadnie z gry. Z trzech. Może z dwóch z trzech. Dobra, i przytrafiło mi się trafić na tego, który jest pierwszy. Ała! Już mi grę zacięło. Ojoj, dobra. Obrywam. To aż za 9. Ała. Dobra, jak widzimy, ten przeciwnik jest mocny. Dobra, kupmy sobie tygrysa. Atak dla moich stronników. Tygrysa sobie sprzedamy. Niech będzie kicałek. O, jeszcze jeden. Dobra, mamy trójkę. Dwadzieścia 6 na 24. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Nie bardzo. Dobra, zróbmy tak. Może za pomocą tej karty będziemy niszczyć boskie tarcze mojego przeciwnika. Fajnie było się ich pozbyć. I fajnie było też dostać kolejnego złomobota. Jednak on jest, jak widzimy, z czwartego poziomu. Ja nadal czwartego poziomu nie odblokowałem. Myślę, że... O! Biedacy. Dwóch przeciwników odpadło. Zostało jeszcze do pokonania 5. Zamarzł w jego rękach.
Okej. Dobra, na szczęście moje skoczki dają radę. Dobra, pokonać. Czy właśnie wyeliminowałem biednego przeciwnika? Wygląda na to, że tak. Sorry. Kurczę, w ogóle ten Murloc ma strasznie dużo punktów życia jeszcze. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, ulepszmy tą karczmę do 4. poziomu. Nie, dobra, nie. Wynajmij rekruta, póki możesz. A-a. Wynajmij rekruta, póki możesz. Takie sobie te karty są. Wow. O, dobra, jest skoczek. Więc myślę, że zostawimy ten zestaw. Powiem, że ta karczma 4. poziomu jakoś nie zrobiła na mnie wrażenia. Jest Khadgar. Fajnie było dostać Brana. Nie wiem, z którego poziomu jest Bran. Pewno z jakiegoś 6, znając... O! 3 graczy w ogóle tylko zostało, teraz zauważyłem. Czyli... Ojej, tylko że on ma prawie pełne punkty życia. Jak widać, ostatnio z nim przegrałem. Pewno na tym się skończy, że... Jako Wielkopłetw... no nie ma jako, to jest jako Wielkopłetw. Wielkopłetw wygra. Mam nadzieję, że nie trafię na niego. Dobra, na szczęście trafiłem kogoś innego. Okej. Aha. Dobra, kolejny przeciwnik wyeliminowany. No niestety punktu życia nie straci, bo jak widać trafił na Kel'Thuzada. Dobra. I rozegra się między mną a Wielkopłetwem. Więc może być ciekawie. Dobra, kupię sobie szatkownika. Dobra, tego się pozbędę. Wystawmy sobie skoczka. Niby jest w kurzo moduł, więc... W sumie to jest dobre. Mam nadzieję, że nie zginę w jednej turze i uda mi się trochę stół odbudować. Jestem ciekaw w ogóle, co tam mój przeciwnik ma po swojej stronie. Też ma karczmy poziomu 4. Moc specjalna... A, w sumie moc specjalna jego też jakaś super mocna nie jest. Miejmy nadzieję, że moje... Kico skoczki będą na tyle dobre, że za ich pomocą będę mógł wygrać ten pojedynek. Chociaż fajnie było jeszcze z 2 dostać. Ojej! No tak, jak widać mój przeciwnik, podobnie jak ja, poszedł w robociki. Niestety, oberwie mi się. Aż za 10. No dobra. Nie. Nope.
Nope. Nope. Też nic z tego. Wynajmij rekruta, póki możesz. O, dobra, jest ten. Jest ten, na którym mi w sumie najbardziej zależy. Czyli tak, w kolejnej turze mam kolejną trójkę, czy nie? Chyba jeszcze nie. Słabo. Da się jakoś zrobić... A, nie mogę emotek robić, nie wiem jak on je zrobił. Jakby temu dać boską tarczę w jakiś sposób, to by było w porządku, tylko że nie mam miejsca na stole. A, nie da się. Myślałem, że się może da jakoś pozamieniać chwilowo miejscami, ale niestety nie. Ewentualnie czegoś nie ogarniam. Jeżeli da się, a ja tego nie robię, to jestem głupi po prostu. No nawet jeżeli przegramy z Wielkopłetwem, to i tak myślę, że nie jest najgorzej, bo i tak poszło nam całkiem nieźle. Chyba ginę. No, na to wygląda. Bye, bye. No niestety. No ale i tak zostaliśmy na drugim miejscu, więc myślę, nie jest źle. Widać, podskoczyliśmy w klasyfikacji. Dostaliśmy trzy pakiety, z czego nawet jednego z nich nie będziemy mogli odpalić. O, i mam kolejnego questa. Dobra, niestety nie mieliśmy pierwszego miejsca, ale myślę, możemy sobie odpalić paczki. Myślę, że nie było najgorzej. W sumie wyrobiliśmy się też w całkiem szybko, bo w jakieś 20 minut. Myślę, że sobie jeszcze pogramy trochę w ustawki, bo... W sumie całkiem sympatyczny tryb, szkoda, że nie daje żadnych nagród. Mógłby chociaż dawać golda z 10 za wygraną. Tak jak na pojedynkach, albo chociaż za zagranie, żeby to 10 golda dawał, żeby jakikolwiek był sens grania tego. A tak, to tylko tak naprawdę wbijemy questa, już nie ma żadnego celu, żeby tam wracać. Tak, swoją drogą mam jeszcze trzy paczki z jakichś starych karczemnych bujek, już w ogóle zapomniałem o nich. O, jaki ładny deck, jaki ładny pakiet właściwie. No dobra, jeżeli chodzi o ustawkę, to by było tyle. W kolejnym odcinku być może jeszcze na nią wrócimy, bo nie jestem usatysfakcjonowany wynikiem, bo jednak nie udało nam się wygrać, mimo że byliśmy całkiem blisko. No ale dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!